Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Teraz już, jeżeli aferytm, to również wywiady i dzisiaj mamy tutaj całkiem pokaźną liczbę gości, a to wszystko z okazji wydarzenia, które już właściwie jutro na mapie kulturalnej Poznania się pojawi. Zespół Underage, a raczej piękniejsza reprezentacja oraz organizator wydarzenia, o którym już za chwilę, Rafał Zakrzewski. Witam serdecznie wszystkich. Dobry wieczór. Dobry. No i odezwali się całe szczęście. Może zaczniemy, Rafale, jesteś organizatorem Make Chester Proud. Co to jest za impreza? Zgadza się. Make Chester Proud to jest impreza na jutrzejsze wydarzenie przekształcone po raz pierwszy. Zazwyczaj była to nazwa Linkin Park Night po prostu. Make Chester Proud. Skąd to się wzięło? Wzięło się z nazwy, żebyśmy byli dumni z tego, co robimy. Po śmierci Chestera Benningtona 20 lipca w zeszłym roku nastała taka nieoficjalna strona, żebyśmy byli dumni, żebyśmy nie bali się, co możemy robić, komu pomagać i tak dalej. A ja wiążę to, co lubię, czyli i muzykę, i zwierzęta, więc będziemy dumni z tego, że gramy i pomagamy, gdyż cały dochód z jutrzejszej imprezy idzie na schroniska dla zwierząt. Bardzo tutaj dużo faktów się pojawiło w jednym momencie, ale rzeczywiście nie zwalniamy tempa. Jak rozumiem, nie jest to pierwsza edycja tego wydarzenia. Od zeszłego roku, od października, co 3 miesiące spotykamy się po prostu systematycznie z ludźmi, którzy uwielbiają po prostu zespół Linkin Park, również pochodne jak 30 Seconds to Mars czy Korn. Próbujemy jak najbardziej z organizatorami rozpowszechnić informacje na temat właśnie Linkin Park, a przy okazji szerzyć naszą muzykę, którą lubimy i po prostu kultywować sobie, będąc, oglądając tudzież zapraszając zespoły, które mogą po prostu nas cieszyć, nasze uszy. Czyja to tak naprawdę była inicjatywa? Czy to właśnie koło mnie siedzi cały organizator i pomysłodawca tego wydarzenia? To powstało dość standardowo, jak to zawsze coś powstaje, spontanicznie. Po śmierci Chestera Benningtona nagle nawiązały się różne imprezy w różnych krajach na całym świecie. One nazywały się po prostu Tribute to Chester. Jesteście w ramach jakiejś sieci tych wydarzeń, czy to jest raczej osobne wydarzenie? Osobne wydarzenia, aczkolwiek wszyscy ze sobą są powiązani. Czy powiedzmy, uściślimy, że nasza Polska ma ileś fan klubów, czy Gdańsk, czy Wrocław, Szczecin, tak dalej. My oczywiście Linkin Park Poznań mamy swoją stronę, gdzie po prostu zapraszamy, mamy ponad 300 członków, no i wymieniamy się różnymi poglądami, czy jak, co byśmy chcieli posłuchać i kiedy byśmy chcieli zagrać. Zanim przejdziemy do tematu tegorocznej edycji i dlaczego ona się nazywa tak właściwie troszeczkę inaczej niż zawsze, to posłuchajmy sobie utworu od właśnie grupy, która wystąpi w ramach tej nocy w tym roku. Just once again.
Happiness, tak nazywa się kawałek od zespołu Underage, a tak się składa, że w studiu razem ze mną są właśnie przedstawicielki tego zespołu. Cześć dziewczyny. Cześć. Hej. Dokładniej to Ania Kurasz oraz Sandra Kępińska właśnie z tego zespołu. Podoba wam się ten kawałek, który przed chwilą zabrzmiał? Zdecydowanie jeden z moich ulubionych. No właśnie, no to czy ten kawałek był pierwszym? O, tak spytam. Nie był pierwszym. Pierwszym kawałkiem był Voice. Mhm. I jak to się w ogóle wszystko zaczęło? Jakie były początki waszego zespołu? Pierwotny skład powstał jeszcze w gimnazjum, kiedy cały skład właśnie wtedy chodził razem do szkoły. Mhm. Skład wielokrotnie się zmieniał. Teraz jest właściwie całkiem inny z tego pierwotnego. Zostałam właściwie tylko ja i Ania. No i cóż, no, tak po prostu każdy na czymś grał i tak, tak się dobraliśmy. Patrząc w kalendarz, od kiedy tak naprawdę gracie tak już na poważnie? No, od marca jest strona na Facebooku. Mhm. Pierwszy koncert był w czerwcu w szkole. W tym roku? W zeszłym roku. No to już całkiem dużo. Czujecie się już dobrze na scenie? Jakoś tak luźniej? Coraz lepiej. Myślę, że oswoiłyśmy się ze sceną. Z każdym koncertem raczej coraz pewniejsi. Macie już kilka kawałków na swoim koncie nagranych. No to moje pytanie, jakie plany płytowe? Czy to niedługo będzie jakoś spięte w jakieś jedne wydawnictwo, czy coś takiego? Jakie plany? No, cały czas nad tym działamy. Na razie wszystko, co tworzymy, to są demówki i po prostu dążymy do tego, żeby w jak najszybszym okresie nagrać pełen album. Mhm. A gdzie nagrywacie? W takim przysłowiowym garażu, czy gdzieś tam macie jakieś fajne studio nagraniowe? No niestety na studio nagraniowe na razie nie ma funduszy, ale nagrywamy sposobami domowymi. Nad wszystkim czuwa Dominik Jokiel i serdecznie pozdrawiamy, no to dziękujemy. Serdecznie pozdrawiamy Dominika. Jak to się w ogóle stało, że zagracie na tym koncercie? Bo na tych imprezach tego typu nie zawsze był zespół. Jak to się stało? One już panikują z głosu. Widzę. Chcecie, mówcie, ja też mogę coś. No, zaczęło się od tego, że w zeszłym roku poznałam się właśnie z panem Rafałem. No, tak nawiązała się znajomość, z której wyniknął już nie jeden koncert, między innymi właśnie. A to gdzie jeszcze graliście? No, dzięki panu Rafałowi zagraliśmy już między innymi w Blue Note, w zeszłym roku również w Alternatywie, też właśnie był to koncert charytatywny. Mhm. Nawet wystartowaliśmy nawet w konkursie w Mosinie. I jak? No, dobrze było? Dostaliśmy się do pierwszej ósemki. No to ekstra. Słuchajcie, o plany płytowe już spytałam, płyta będzie niedługo. A co z koncertami? No. Kiedy kolejne koncerty po na pewno udanym, który będzie jutro? Znaczy, chcemy koncertować jak najwięcej, dlatego też tworzymy nowe piosenki, aby była zawsze jakaś nowość na każdym koncercie, żeby nie jechać tym samym cały czas. No. Czyli jak rozumiem, na jutrzejszym koncercie będą nowości. No jak najbardziej. Będą nowości, których jeszcze wasi słuchacze nie słyszeli. Zdecydowanie tak. No to ja myślę, że nie pozostaje nam nic innego, jak zaprezentować kolejny utwór, który mamy nadzieję, że pojawi się na jutrzejszym koncercie. Lost in Society. We'll be right back.
Lost in Society. To kolejny kawałek od zespołu Underage, który dzisiaj gości właśnie w studiu. Ponownie witam was dziewczyny, ale nie tylko dziewczyny, bo jest również założyciel, czyli Rafał. Rafale, jak to się stało, że właśnie nastąpiła synteza zarówno tej imprezy, Linkin Park i wszystko na ten temat i właśnie zespołu Underage? Uwaga, uwaga. Jak już wspominałem, jestem wolontariuszem. Tutaj siedząca obok mnie Sandra również jest wolontariuszką. Chyba. Czasami. Kiedyś. Jestem. I przyznałaś. Powiązaliśmy fakty i dlatego między innymi połączyliśmy naszą muzykę i gramy dla zwierząt. Cały dochód, jak już mówiliśmy, pojedzie do schroniska w Gaju, który jest niecałą godzinkę, może godzinkę drogi z Poznania, więc niedaleko, a pomagać można wszędzie. Jak to się w ogóle stało, że zarówno właśnie ta impreza stała się możliwością dla was, żeby się zaprezentować jako zespół, ale także od strony charytatywnej? Skąd ten pomysł dla właściwie? Dla chcącego nic trudnego, po prostu trzeba mieć ten zapłon. A to jest najprostsza odpowiedź. Najprostsza, no tak. Ale też najlepsza odpowiedź. Jak można pomóc? W jaki sposób? Przychodząc na koncert, to po pierwsze. Aha, to jest może tak. Działanie to jest po prostu konsekwencja. Jeżeli jesteśmy konsekwentni w naszym działaniu, jak ja na przykład w wolontariacie, plus oddanie życia dla muzyki, bo to są dwie moje pasje między innymi, to czemu nie połączyć? Między innymi to wszystko jest, wzorem do naśladowania jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Mhm. I dlaczego nie zamiast dla ludzi można robić dla zwierząt? No i właśnie to połączyliśmy. W takim razie, co można zrobić? Przyjść na koncert, oddać datek. Tak, nawet jeśli się komuś nie podoba muzyka, to jest to miejsce, można powiedzieć nazwę już, Można. Alternatyw. Tak, oczywiście. Alternatywa, gdzie po prostu można złożyć nawet swoje dary. Stare koce, prześcieradła, karmy, wszystko można przynieść. Następnego dnia pojedzie właśnie do wspomnianego schroniska. Będzie również puszka, która będzie stała na barze. I oprócz tych 10 zł wstępu, tudzież 5 zł dla młodzieży uczącej się, można oczywiście dorzucić do puszki. Całość idzie dla schroniska. W takim razie w takimś przedświątecznym klimacie zapraszamy, żeby właśnie się wybrać do alternatywy. Teraz już jeszcze ostatnie pytanie właśnie, gdzie, o której, żeby wszyscy, którzy chcieliby się wybrać, wiedzieli, gdzie się udać. No to przekażę głos. Zapowiedzcie się. No to może ja. No więc wszystko odbędzie się jutro, w piątek, tak 14, o godzinie 20 w klubie Alternatywa. W Poznaniu oczywiście. I zapraszamy serdecznie. Tam oprócz występu zespołu Underage, również wszystko co na temat Linkin Park. Jeszcze moje króciutkie pytanie do ciebie, Rafale. Czy będzie Linkin Park, czy również inne klimaty? Czy będzie Stone Temple Pilots? Prawdopodobnie to będzie 90% Linkin Park i Stone Temple Pilots, między innymi może 30 Seconds to Mars, może Korn, może Underage. Kto wie? Ja chciałam dodać, że pojawi się z naszej strony Race Against. No i właśnie o takie klimaty mi chodziło. To czyli bardzo... panią realizator też zapraszamy. Tak, ja czuję się zaproszona, niech każdy, kto słucha, czuje się zaproszony serdecznie. Zapraszamy Make Chester Proud Night. To już jutro w klubie Alternatywa od godziny 20. Bardzo serdecznie dziękuję. Sandra Kępińska, Ania Kurasz były tutaj z nami w studiu i Rafał Zakrzewski, czyli organizator Make Chester Proud. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Ja standardowo chciałbym synka pozdrowić, no ale to tam. No to pozdrawiamy. Michale, pozdrawiam. Możemy jemu również zadedykować ten utwór, który już teraz, jeżeli Linkin Park, jeżeli Make Chester Proud Night, no to musi się ten zespół pojawić. Product of what you're taught to know. Forfeit the game, 'cause tomorrow, when it's all done, you reap what you sow. You love the way I look at you.
things I say I do. The way I hurt myself again just to get back at you. You take